Wraz z prezentowanym elektronicznym obciążeniem DL24P otrzymujemy zewnętrzny zasilacz. Jest to zasilacz 12V o wydajności 100 mA. Plus w środku, minus na zewnątrz, czyli standardowo. To jest ten zasilacz. Przewód USB zakończony wtykiem micro USB. Zewnętrzną płytkę drukowaną z najpopularniejszymi interfejsami do testowania zasilaczy i ładowarek, a więc gniazdo DC jack, gniazdo mini USB, gniazdo micro USB oraz gniazdo typu USB-C. Tak oto ta płytka drukowana wygląda. Wkładają się tutaj w to oto miejsce, o czym później będzie mowa. W zestawie mamy również zewnętrzny czujnik do pomiaru temperatury. Jest to czujnik typu NTC, który możemy tutaj w tym miejscu wsadzić do tego gniazdka i umieścić przy badanej na przykład baterii lub zasilaczu, aby mieć możliwość kontroli temperatury w czasie rzeczywistym. Komplet przewodów pomiarowych zakończonych z jednej strony gołym przewodem, z drugiej krokodylkami. Długość około 20 cm oraz drugi zestaw przewodów grubszych, również o długości około 20 cm i te przewody mają średnicę, już tutaj czytam, patrzymy się. Jest to przewód o średnicy 12 AVG wytrzymujący 600 V i temperatura 105 stopni Celsjusza. Do zestawu oczywiście jest dołączony tak zwany manual, czyli prosta instrukcja, jak obsługiwać to urządzenie. Możemy sobie rzucić okiem. Jest tutaj, proszę zwrócić uwagę, jeszcze w tej instrukcji starsza wersja, gdzie te interfejsy USB były wyprowadzone bezpośrednio na płytce drukowanej. Tutaj widoczna jest ta starsza wersja, jakby mniej praktyczna, ponieważ w tej nowej wersji, gdzie mamy tą zewnętrzną płytkę drukowaną, możemy wykorzystać zasadę pomiaru czteroprzewodowego, a więc część prądowa jest oddzielona od części napięciowej, co zaprezentuję w części praktycznej. Możemy teraz zdjąć tą gumkę, która ma na celu zabezpieczenie wyświetlacza na czas transportu i odłożyć ją na bok. Jak to urządzenie jest zbudowane? To elektroniczne obciążenie wykonane jest na płytce drukowanej dwustronnej z metalizacją otworów i nie posiada obudowy zewnętrznej, tylko umieszczona jest na takich plastikowych dystansach. I od tej strony, praktycznie rzecz biorąc, nie mamy żadnych elementów, są tylko podpisane najważniejsze złącza wejściowe, wyjściowe. I tutaj mamy to najważniejsze złącze wejściowe, tutaj jest A+ i A-, a więc część prądowa i dodatkowo wyprowadzone dla woltomierza sygnały V+, V-. Resztę tutaj Państwo sobie zobaczą. Tutaj jest złącze zasilające. To elektroniczne obciążenie wymaga zewnętrznego zasilacza o napięciu z przedziału od 6 do 12 V. Teraz obejrzyjmy to elektroniczne obciążenie z każdej strony. Powoli będę obracał tym urządzeniem, złącze zaciskowe do wejścia, tutaj tak się prezentuje. Spróbuję teraz jeszcze zdjąć ten radiator. Wentylator chłodzący, ten oto, połączony jest przewodem i tą wtyczkę możemy odczepić i na przykład wykorzystać jakiś większy radiator. Tutaj niestety tranzystora nie zobaczymy, jaki to jest symbol. W opisie może uda mi się podać. Zakładamy z powrotem. Zasilacz sieciowy mam już podłączony do sieci i uruchommy elektroniczne obciążenie. Tutaj podłączony zostanie zasilacz. I nastąpiło krótki obrót tego wentylatora chłodzącego. Zobaczmy to jeszcze raz.
Na kolorowo zaświeciło się podświetlenie i już wyświetlacz działa. Tak oto prezentuje się wyświetlacz elektronicznego urządzenia wersja DL24+. Jak widać, jest to kolorowy wyświetlacz, dzięki czemu wszystkie parametry wyświetlane są w innym kolorze i łatwo to wszystko rozróżnić. Do sterowania i poruszania się po menu mamy cztery przyciski. Najważniejszy przycisk to jest ten start, który uruchamia działanie wejścia elektronicznego obciążenia. W tej chwili na razie nic nie mamy podłączonego i przyjrzyjmy się, co jest prezentowane na wyświetlaczu. Tutaj możemy ewentualnie nacisnąć chwilowo. Jak widzieliście Państwo, ten wyświetlacz ma jakby taki wygaszacz podświetlania i po jakimś czasie nieużywania to podświetlenie realizowane z mniejszą intensywnością. I co widzimy? Tutaj IS, czyli tutaj na pewno jest prąd płynący. Teraz jesteśmy w trybie CC, za chwilkę to omówię. Ikonka do połączenia bezprzewodowego z aplikacją poprzez interfejs Bluetooth. Tutaj napięcie, prąd, moc, rezystancja. Tutaj watogodziny, czyli licznik pobranej energii. Tutaj licznik pojemności, gdybyśmy na przykład rozładowywali jakąś baterię. Czas trwania procesu, temperatura. I tutaj czas trwania procesu i inne rzeczy, które jakby będą widoczne w trakcie praktycznego testu. Zobaczmy, jakie funkcje mają poszczególne przyciski. Tutaj na górze mamy przycisk setup i minus oraz plus. W tej chwili, jak widzą Państwo, ten przycisk setup umożliwia mi poruszanie się kursorem i mogę wybrać sobie prąd obciążenia. Maksymalna wartość prądu obciążenia wynosi 20 A. Jak widać, tutaj oprogramowanie, ten firmware sterujący troszeczkę może być niedopracowany, bo przekroczyliśmy tą wartość. W tej chwili przytrzymałem przycisk setup na troszeczkę dłużej. Jeszcze raz. I przyciskiem plus zmieniłem tryb działania. To elektroniczne obciążenie DL24+ już zbliża się jakby do profesjonalnych elektronicznych obciążeń i oferuje, oprócz standardowego trybu CC, czyli Constant Current, gdzie możemy jako parametr zmieniać wymuszenie prądu, jest także możliwość pracy w trybie stałej rezystancji. Jak widać, tutaj się zmienił parametr. Obciążenia stałą mocą lub napięciem. I w każdym z tych trybów, co jak widzą Państwo, zmienia się właśnie ten parametr. Zatwierdzenie danego trybu przyciskiem setup i możemy tutaj dodatkowo zdefiniować parametry takie jak czas trwania procesu. Czyli tutaj tak mamy tak zwany timer. Jeszcze raz. Króciutko. Tutaj możemy ustawić odcięcie, czyli czas, wartość odcięcia i koniec. Zobaczmy, jak to wygląda w innych tych trybach. Wróćmy teraz do tego trybu CC. Czas również trwania procesu, prąd odcięcia. Tu już było. Teraz tryb stałej mocy, również timer i odcięcie, wartość odcięcia, prądu odcięcia i to samo. Spróbujmy teraz podłączyć ten zewnętrzny termometr NTC. W jeden możliwy sposób można go podłączyć i tutaj spróbujmy w dłoniach rozgrzać go i jak widać, ta temperatura tutaj powoli rośnie. Gdy go puszczę, lekko podmucham, już ta temperatura się zmienia do temperatury pokojowej, w której przebywam. Dlaczego producent tego urządzenia zdecydował się na taki zabieg, aby te interfejsy USB
i gniazdo jack wyprowadzić na zewnętrzną płytkę. W pierwotnej wersji urządzenia gniazda te były właśnie na tej głównej płytce, a teraz są wyprowadzone z tego względu właśnie, żeby wyodrębnić część prądową i część napięciową. W przypadku, gdy na przykład rozładowujemy jakiś akumulator lub testujemy zasilacz przy prądzie na przykład 5 już amperów, 10 amperów, jakie nie mielibyśmy dobre przewody, powstaje na nich spadek napięcia. I pomiar na tego napięcia właśnie był obarczony tym błędem spowodowanym tym spadkiem napięcia. W tej chwili mamy osobno pętlę jakby prądową, co już wcześniej pokazywałem, tutaj na tych dwóch zewnętrznych zaciskach i dodatkowe przewody, które możemy wyprowadzić w celu pomiaru napięcia. Tam już na tych przewodach, te przewody już mogą być cieńsze i tam prąd duży nie płynie, praktycznie żaden, jest tylko dokonywany pomiar napięcia. Wkręcę teraz tą płytkę do tego złącza zaciskowego i wykonamy jakiś pierwszy test prostego urządzenia. Wykonajmy teraz pierwszy test urządzenia. Mam tutaj tak zwany power bank, który ma wydajność prądową dla 5 V 2 A. Tutaj, żeby właśnie pokazać, że następuje spadek napięcia na przewodach, wykorzystam dodatkowo. Na power banku, z wyjścia power banka będzie mierzone napięcie. Jak widać, jest w tej chwili na nieobciążonym napięcie 5,2 V. Tutaj mam ten przewód z zestawu i wykorzystamy to złącze mikro USB. Złącze mikro USB sadzone i teraz do wyjścia powerbanka. Parametrem, który w tej chwili chcemy przetestować, jest to wydajność prądowa dla 5 V dla powerbanka. A więc musimy ustawić ten tryb CC, gdzie użytkownik ma możliwość regulacji parametru. Jest ustawione 0,1 A, a więc 100 mA. Uruchomię ten powerbank. Jest uruchomiony. I teraz jest uruchomione to elektroniczne obciążenie. I proszę tutaj, tutaj mamy taki miernik UM24C, który kontroluje parametry wyjściowe. Idzie ten przez przewód i wchodzi do elektronicznego obciążenia. I jak widać, wymusiliśmy prąd 100 mA i taki właśnie wypływa. W czasie jakby rzeczywistym, dynamicznie możemy zmieniać tą wartość prądu. I tutaj już można nawet zaobserwować, że jest pewien spadek napięcia, bo już jest na drugim miejscu po przecinku różnica. Jest 1 amper prąd wymuszenia i wskazania się pokrywają. Wymuszany jest prąd 1 ampera, co jest w tej pierwszej linijce. W drugiej linijce widzimy, że już wartość napięcia nam spadła. Jest to spowodowane spadkiem napięcia na przewodzie, bo na wyjściu jest wciąż 5,11 V. W trzeciej linijce mamy prąd mierzony, wartość i to się zgadza. Moc niecałe 5 W, tutaj rezystancja, pobór mocy i tutaj miliamperogodziny. Tutaj akurat możemy też wyzerować oba urządzenia. I czas trwania procesu. Sprawdźmy, czy faktycznie ten power bank ma deklarowane 2 ampery. Ustawiłem prąd wymuszenia 2 ampery. I płynie taki prąd 2 ampery. Proszę zobaczyć, w tej drugiej linijce już nastąpił znaczny spadek napięcia i jest to tylko i wyłącznie spowodowane spadkiem napięcia na tym oto przewodzie połączeniowym, ponieważ na wyjściu mamy 5 V, a tutaj już na wejściu jest 4,5.
Dlatego producent zdecydował się zastosować metodę czteroprzewodową. Spróbujmy obciążyć ten powerbank jeszcze większym prądem. Zobaczymy, czy zadziała zabezpieczenie wyjścia. O, już nastąpiło wyłączenie tego powerbanka, bo to jego wewnętrzne systemy zadziałały. Jeszcze raz go uruchomimy. I z mniejszym prądem tutaj nadal działa. Tutaj przy okazji wcześniej na chwilę uruchomił się ten wiatrak. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Niech się tranzystor nagrzeje i nastąpi jego uruchomienie. To uruchomienie będzie na chwilkę, tylko i wyłącznie jakby w celu schłodzenia radiatora. W oczekiwaniu na załączenie wiatraka celowo zgaszę oświetlenie na moim stanowisku, aby był widoczny ten efekt kolorowego podświetlenia, co w przypadku takich urządzeń zupełnie jakby nie ma znaczenia praktycznego. Jedynie co może informować, że mamy obracający się tutaj element. Troszeczkę zwiększyłem prąd i proszę zobaczyć, jest kolorowe to podświetlenie i kręci się wiatrak. Gdy zmniejszymy to obciążenie i temperatura spadnie poniżej określonej, następuje rozłączenie wiatraka. Po odłączeniu tego testowanego powerbanka na wyświetlaczu wyświetlone zostało jakby podsumowanie wyniku pomiarowego i mamy tutaj zapisane najważniejsze parametry, gdybyśmy na przykład prowadzili jakiś dłuższy proces i nie śledzili wyników pomiarowych. Przygotowałem nowe stanowisko pomiarowe z wykorzystaniem zasilacza laboratoryjnego, aby zaprezentować Państwu wszystkie tryby pracy tego urządzenia, czyli CC, CV, CP i CR, czyli stabilizacja prądu, napięcia, mocy lub rezystancji. I dodatkowo zaprezentuję sens właśnie tej metodologii czteroprzewodowej. Z pewnością, jak zauważyliście Państwo, prezentowane elektroniczne obciążenie DL24P ma wbudowany moduł komunikacji Bluetooth. Mam przygotowany telefon z tą zainstalowaną aplikacją. Pozwólcie Państwo, że już pominę etap instalacji, łączenia i tym podobnych spraw. Prezentowałem to kiedyś przy okazji innego miernika. Użytkownik, korzystając z tej aplikacji, ma możliwość śledzenia wszystkich tych parametrów, które są wyświetlane na ekranie urządzenia. Dodatkowo jest rysowany trend, czyli zmiany wartości prądu, napięcia w czasie. Dodatkowo mamy tutaj możliwość jakby eksportu danych. Telefon ten odkładam na bok. Proszę teraz zobaczyć. Mam cztery przewody, dokładnie dwie pary. Część prądową, czyli grube przewody, które zgodnie z kolorystyką przykręciłem do tego złącza, podpisane jako A+, A-, i te cieńsze przewody do części napięciowej. I możemy teraz uruchomić zasilacz. On jest teraz skonfigurowany, że ma napięcie 32 V. Ustawmy mu na razie 5 V. I prąd zmniejszmy do, też niech będzie 500 mA. Gotowy już mam bardzo prosty układ pomiarowy. Do wejścia elektronicznego obciążenia są podłączone cztery przewody. Jedna para grubych, jest to część prądowa i odpowiednio czerwony do złącza A+, czarny do złącza A-. I dwa przewody cienkie do pomiaru napięcia bieżącego. W zasilaczu ustawione jest napięcie 5 V i wydajność prądowa 5 A. A więc podaję już te wszystkie parametry z zasilacza na jego wyjście i mogę przystąpić do testu. W pierwszym momencie mamy ustawione to elektroniczne obciążenie w trybie CC.
i parametr, którym reguluje użytkownik, jest to wartość prądu. W tej chwili jest ustawiona wartość 0,1 A. Uruchamiam wejście elektronicznego obciążenia i proszę zobaczyć, właśnie taki mniej więcej prąd jest pobierany. Tutaj kontrolnie możemy rzucić sobie na te parametry. Tutaj niestety w tym wyświetlaczu coś się odbija i troszeczkę może mogą Państwo nie widzieć tego dokładnie. Przetestujmy ten oto zasilacz. Każde jednorazowe naciśnięcie zwiększa prąd o 0,1 A. Już nie będziemy się bawić ze skokiem z 0,01. Nastąpiło załączenie wiatraka. I ustawiłem to 5 amperów. Jest pobierany prąd 5 amperów, który zakończył mi ten pomiar. Musiałem w międzyczasie zwiększyć wydajność prądową tego wyjścia do 5,1 A, ponieważ spadało napięcie. Tutaj to ustawione poniżej 4 V. Test automatycznie był kończony. A więc tutaj 5 A płynie. Sprawdźmy teraz, czy w tym trybie CC, gdy zwiększymy to napięcie do maksymalnych 30 kilku V, jaka będzie moc osiągnięta. Zasilacz daje moc 161 W i taka właśnie jest wytracana moc na tym elektronicznym obciążeniu. Tutaj przez przypadek spróbowałem ustawić 6 A, bo chciałem wyłączyć ten wygaszacz ekranu i widzieliście Państwo, zadziałało to wewnętrzne ograniczenie. Było pokazane, że moc została przekroczona. A więc tutaj przetestowaliśmy ten tryb CC dla tego akurat zasilacza, który ma wydajność 5 A. Zobaczmy teraz, jak będzie działał tryb następny w kolejce CR. Mam ustawiony ten tryb CR i możemy teraz regulować sobie wartość rezystancji. Ustawmy na przykład charakterystyczne 3 ohmy. Jest równo 3 ohmy. Na zasilaczu może ustawmy na przykład 30 V i zasilacz już jest uruchomiony i start. Przekroczyliśmy tę moc 185 W, a więc trzeba zwiększyć rezystancję. Ustawmy 6 ohmów. Jest rezystancja 6 ohmów. 30 V podzielone przez 5 A, 6 ohmów. W trakcie trwania tego całego procesu można również regulować poszczególne te parametry. Mamy teraz obciążenie 10-ohmowe. Proszę, jak to ładnie widać, 30 V przez 3 A. I możemy użytkownik może płynnie zmieniać ten parametr. Kolejny tryb. Uruchommy kolejny tryb. Tryb CP, czyli stała moc. I ustawmy parametr. Niech to będzie obciążenie 10-watowe. Uruchamiam test. I tutaj bez względu na wartość napięcia podawanego, elektroniczne obciążenie utrzymuje stałą moc 10 W. Jest podane na wejście 30 V i płynie prąd 330 mA. Teraz będę regulował napięcie i proszę zobaczyć, moc jest wciąż stała, bo zmniejszyłem wartość napięcia, ale elektroniczne obciążenie podciągnęło za to prąd
i nadal moc jest 10 W, co zresztą widać tutaj w tej trzeciej linii wyświetlacza. Zaprezentuję teraz ostatni tryb CV. Tutaj oto widoczny jest ustawiony i w specyficzny sposób muszę go zaprezentować. Na zasilaczu mam ustawione napięcie 6,3 V i ustawmy taką samą wartość na prezentowanym urządzeniu. Uruchamiam wejście i napięcie pokrywa się z tym, co jest na zasilaczu. Spróbujmy teraz obniżyć wartość tego parametru i proszę zobaczyć, elektroniczne obciążenie, wymuszając płynięcie wyższego prądu, próbuje zbić to napięcie, które występuje na zaciskach wejściowych zasilacza. Co się stanie, gdy będziemy powyżej tej granicy? Nic się nie dzieje. A więc ten tryb stałego napięcia wymusza na źródle, żeby taka wartość, jak tutaj mamy ustawiona, była na zaciskach wyjściowych. Odbywa się to oczywiście kosztem zwiększonego obciążenia. I to by było tyle, jeżeli chodzi o elektroniczne obciążenie DL24P. Mam nadzieję, że w jasny sposób zaprezentowałem podstawowe funkcje i działanie tego urządzenia i odpowiedziałem na Państwa pytanie, czy warto takie urządzenie zakupić, czy może nie. Jeżeli stwierdzicie Państwo, że to urządzenie spełnia Państwa wymagania, zapraszam serdecznie do złożenia zamówienia w sklepie internetowym gotronic.pl. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Piotr Godzik.